wchodząc jakby do wątku szatni, masz kilku kompanów takich szatni, chociażby Jacek Braniewicz, który też już swoje lata ma i no podejrzewam, jesteś się taką grupą trzymającą władzę mimo wszystko w szatni, bo ktoś tych młodych chłopaków też czasem musi utamperować. No ale chyba dobrze, że jest kilku takich facetów, bo gdybyś trafił do typowego zespołu młodzianów, to być może też byłby to chyba za duży kontrast, a tak macie to wszystko wypośrodkowo. Prawdą jest, czyta się często opinie trenerów, że najlepsza jest rutyna z młodością, prawda, w zespole. Też tak mi się wydaje. Doświadczenie i młodość, no sama młodość, wiadomo, z czym się wiąże młodość, ale też doświadczonym zawodnikom jest potrzebna żywotność tych młodych zawodników na boisku. No, jedno bez drugiego nie może się obejść, prawda? Każdy ma swoje atuty i młodzi mają swoje atuty w postaci szybkości, dynamiki, ruchliwości, czego z wiekiem się nie oszuka, prawda? Dynamiki, ruchliwości nie przybywa, a ubywa, ale za to nabywa się innych rzeczy, jak chociażby doświadczenie, umiejętności patrzenia, przewidywania pewnych sytuacji boiskowych, czy samych umiejętności technicznych, które się poprawia z biegiem lat, czy dokształca, że tak powiem, jakiegoś typu uderzenie, to z wiekiem przychodzi. I my mamy takie połączenie płynne, no. Mamy bardzo młodych zawodników, mamy zawodników młodych, średnich, no i zawodników doświadczonych, prawda? Na tą chwilę to się sprawdza, oby tak dalej. Były jakieś takie sytuacje, że nie mówię o nazwiskach, ale gdzieś tam mimo wszystko musieliście gasić, bo no jesteś zawodnikiem, który zaczynał jakiś czas temu, ciężko mi powiedzieć, ja też jestem młodą osobą, czy kiedyś było to samo, natomiast no wiemy, jaki jest obecnie stereotyp piłkarza, nie wszyscy do końca myślą o tym, co robić na boisku, tylko czasami uciera się tak, że bardziej skupiają się na swoim wyglądzie, czy na poczynaniach w internecie, niż na samym boisku. Czy u was w szatni też zdarzają się takie przypadki, gdzie Jacek albo ty wchodzicie i mówicie, panowie, ogarnijcie się, tak? Zdarza się czasem, ale to nie tylko w tej szatni, zdarza się, no w szatni piłkarskiej, sportowej jest zazwyczaj bardzo wesoło. Zazwyczaj, jeśli jest dobra atmosfera, to jest bardzo dobra i jest bardzo wesoło, także docinki się zdarzają. Oczywiście, no, jak powiem, może generalnie o piłce, też mi się piłka idzie w kierunku strasznej kolorowości, infantylności, no, jest mnóstwo gadżetów, gadżecików, tego wszystkiego, co moim zdaniem mi jest przynajmniej niepotrzebne. A czy komuś innemu jest potrzebne kolorowe buty, jakieś tam inne cudactwa, no to już jest jego sprawa. No, jeśli on robi swoją robotę dobrze, pracuje, trenuje, gra, są wyniki, to okej. Okay. No, gorzej, jak rzeczywiście skupia się na tym i to mu przeszkadza, skupia się na tych różowych butach, czy na jakimś innym szczególe, nie myśli o graniu. Ja tego typu zabiegów nie stosuję, no. Ja gram zawsze w czarnych butach. Od lat. Ja gram zawsze w czarnych butach i jestem, przywiązuję się na każdym polu. Lubię się przywiązywać do ludzi, rzeczy, do miejsc. I do butów piłkarskich też jestem przywiązany. Gram tylko w jednym modelu od początku i nigdy go nie zmieniłem. Jakaś wartość sentymentalna jest przyzwyczajona, ta stopa ułożona. To znaczy w jednym modelu oczywiście, nie będę reklamował. Ale gram w jednym modelu butów od lat, obecnym na rynku od kilkudziesięciu lat. Ja to używam, może staromodny model, ale ja z niego korzystam i jestem zadowolony. Ważne, że skutecznie. Może skutecznie, że nie pasuje, noga nie jest otwarta i to jest chyba najważniejsze. Przyszedłeś do Bytomia, mimo wszystko jeszcze w warunkach drugoligowych. Natomiast no gdzieś niestety trafiliśmy tak na tą reformę rozgrywek, że Polonia tak czy siak musiała się znaleźć w tej trzeciej lidze, mimo tego, że gdzieś tam zajęła to dziewiąte czy ósme miejsce w zeszłym sezonie. Jak ty się odnajdujesz w tej trzeciej lidze? Bo to jest chyba jednak ze szczebla centralnego na ten lokalny, no jest jakiś przeskok, zarówno pod kątem organizacji, przez Opolski Związek, już to zostawmy, natomiast no sam poziom drużyn, gdzie raz grasz z Odrą Opole, która prezentuje fajny, poukładany z tym szczurem Rzeszowice, za chwilę grasz ze Skalnikiem graczy, który lejemy tak naprawdę 6-0. Ciężko wypośrodkować poziomy tych drużyn w tej lidze, tak? No dlatego z tej ligi trzeba uciekać. Szybko trzeba uciekać z tej ligi, bo... A nie jest to takie łatwe? No nie jest łatwe, awansować nigdzie nie jest łatwe, bo trzeba wszystko wygrywać. No to o to chodzi. No. Zawsze jest łatwiej się utrzymać, bo niż awansować. No, uciekać trzeba wszystko wygrać, a jeszcze jak się zdarzy jakiś konkurent dwóch, tak, a teraz trzech, tak naprawdę no, mocnych i stabilnych, jak BKS i Otra, no to trzeba do końca będzie walczyć o ten awans i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że z sukcesem. No, na to się nie ma wpływu. Jak się trafia do jakiejś ligi,
No to się nie ma wpływu, no to się wygra tak, jak ktoś, jak organizator ustala. No. Z całym szacunkiem, no, jeśli trzeba z Kanikiem graczem, który no, rzeczywiście no, starają się, ale no, odbiegają mocno poziomem. No. Trzeba grać, no, to jest piłka. No. Trzeba z każdym wyjść z szacunkiem, trzeba zrobić swoje. No. To jest szacunek. Wygrać 6-0 i to jest okazanie szacunku, a nie lekceważenie i wygrać w mękach 1-0. No wiesz, zdarzały się też mecze takie jak z Polonią Łaziska Górna, gdzie mimo wszystko jest gdzieś tam drużyna zdecydowanie niżej notowana. I to był też taki okres, Jacek Krzyciak powiedział, że to był okres, że on spodziewał się, że może być taki kryzys formy, ale nie spodziewał się, że będzie on tak długo. Ty masz jakąś swoją definicję tego, czemu akurat tak długo ten okres trwał? Nam się wydaje, że tutaj głównie problem tej skuteczności jednak, bo wy tę sytuację sobie w mniejszym czy większym stopniu stwarzaliście. Nie, no, w przypadku tego zespołu Polonii Bytom trudno mówić o nieskuteczności, skoro mamy najwięcej bramek strzelonych, ale jednak też się zgodzę, ja często o tym mówię, na ostatni mecz, chociażby ale nawet wcześniej wracając z mecz ze Skrą, bo moim zdaniem nasz najlepszy mecz ze Skrą Częstochowa w tej rundzie to był akurat przegrany. I to naprawdę, ja tego nie kolegizuję, moim zdaniem to był nasz najlepszy mecz. Piłkarsko, jakościowo zagraliśmy mnóstwo sytuacji strzałów i no, niesamowite, żebyśmy ten mecz w ogóle nie wygrali go kilkoma bramkami. No, niesamowity mecz, no, takie, jeszcze tracąc takie bramki, no, straszna rzecz, no, w sensie piłkarsko straszna rzecz. No, i też się zgodzę, że nieskuteczny, ja sam trzykrotnie miałem dobre okazje, uderzałem bramkarz w poprzeczkę, łapał w takich sytuacjach nieprawdopodobnych i przegraliśmy ten mecz. A kryzys na pewno nam się zdarzył. Też uważam, mecz z Polonią Łaziska był takim naszym, mimo że go nie przegraliśmy, to był takim najbardziej kryzysowym momentem. No. Sam nie umiem tego ocenić, gdybym umiał, no to byłbym jakimś wszechwiedzącym cudotwórcą, zdającym lek na wszystko. Nie wiem, ale też tak boisko się to odczuwało. To był nasz największy, najtrudniejszy mecz z Polonią Łaziska. Bo nawet nie tyle przegrany mecz z Pniówkiem na bardzo trudnym boisku, gdzie tam przypadek ze sobą, ktoś się poślizgnął, no. Pojechali z kontrą, jacyś przewrócił przypadkowy rzut karny, no. I tak naprawdę tam sporo przypadków było w tej grze. I ten mecz z Łaziskami. A kryzys każdej drużyny się trafi. Oby ten kryzys był tylko jeden. Miejmy nadzieję, że będzie tylko jeden. Dotrwamy już do końca sezonu bez kryzysów. No. Będziemy na czele, bo ja liczę, że będziemy na czele już teraz, niedługo, jak nam oddadzą te 3 punkty. Miejmy nadzieję. No. A zdajesz sobie sprawę, jak trudna wiosna was czeka? Jasne. Nie, no. Tylko biorąc pod uwagę rywali i to, że jeszcze tam chociażby z Odrą zagrać na wyjeździe, ale sam układ spotkań. Na 17 meczów, aż 10 gracie na wyjeździe. No, przy mocnym zespole, no nie ma co ukrywać, mam mocny zespół. Miejmy nadzieję, że nabrała pewności siebie też na tych wyjazdach, tak? Tak, miejmy nadzieję, że no, problem był w drugiej lidze, no, wcześniej, w pierwszej mi się problem, Polonia miała problem już wcześniej. No. Zdecydowanie, to nie byliśmy drużyną wyjazdową. Od półtora roku na wyjazdach był problem, prawda? A teraz to się udało tam przełamać. No, fakt, że niższej lidze, ale jednak udało się to przełamać i tych zwycięstw jest więcej, dużo na wyjazdach. A trudna wiosna, no zawsze się, tak naprawdę, proszę przeczytać się w powiedzi, każdy trener zawsze mówi, że każdy mecz jest trudny. No poza meczami, gdzie zdarza się mecz typu 6-8-0, no to, ale takie mecze się praktycznie nie zdarzają, więc co wypowiedzieć, czy tam są takie, wszyscy mówią to samo, no, mecz był trudny, no przeciwnik postawił trudne warunki i tyle. No, tak, zazwyczaj nawet się mówi, że trzeba naprawdę czasem wysilić się i znaleźć jakieś takie pytania, żeby piłka... Tak. No sam się zgodzisz, że bardzo często, no, tak. co wy macie innego powiedzieć po meczu, jak to, że się staraliście, jak był no, trudny mecz, cóż to powiedzieć, no, jak wszystko? Pytanie jest takie, że no, nie ma co, czasem tak. Są takie pytania, na które nie ma jak odpowiedzieć, no, poza taką ogólną odpowiedzią, to de facto jest nieciekawa, no, i nie ma co z niej, nie ma jak z niej nic wycisnąć ciekawego dla telewizji, czy dla gazety, czy radia, jest trudno, wiele zależy od pytającego właśnie. Miałeś jakieś takie fajne pytanie, które pamiętasz? Nie, no nie, raczej się, ja też tak często nie udzielam wywiadów, nie pamiętam, nie wspominam sobie tam szczególnych pytań. No, ja pamiętam taką sytuację, że któremuś z naszych zawodników, chyba rok temu, dziennikarz po meczu zadał z jednej z redakcji, jak strzeliłeś bramkę. No, on mówi, że ma sobie obejrzeć skrót tego spotkania i sam sobie na to pytanie odpowiedzieć. No, chyba najlepiej z tej... No tak, no bo cóż powiedzieć na pytanie, no jak... Cóż innego powiedzieć. Jak pan strzelił bramkę, no? Niż tak powiedzieć. Odnośnie jeszcze Polonii Bytom. Czy wyobrażasz sobie, że ten klub mógłby zostać kolejny rok w trzeciej lidze? Tak, to tutaj to nie jest takie. To nie zależy od mojej wyobraźni, gdyby to tylko zależało, to Polonia już teraz klub z tego typu aspiracjami, z historią, z kibicami, to
gdyby to zależało od mojej wyobraźni, no to czy od twojej prawdopodobnie to już ekstra klasa, prawda? Może, no nie, bo może powoli, szybko, a powoli, bo za szybko dać do ekstra klasy też problem. Tak. To jest problem organizacyjny, później jeszcze gorsze problemy może wpaść, to nie. Powoli, ale czy ja sobie to wyobrażam? Chodzi mi, wiesz, bardziej chodzi mi o taką sytuację, że jeżeli dany klub nie ucieknie z ligi jak najszybciej, potem może się to skończyć, że on spadnie w tą otchłań. Tak, pada w maraz, tak, bo pewnie jeszcze się może zdarzyć, bo człowiek jak klub spada, Polonia Bytom spada, czy jest zdegradowana do ligi niższej, to już na początku wszyscy chcą szybko wrócić, w każdym klubie się zdarza, dużym, prawda, no tych przykładów jest pewnie dużo, no. Czy chociażby GKS Katowice spadł i też tam mnóstwo kibiców udziałem czwartą ligę, amansowali, a potem był taki marazm, wiem, że większy, Zagłębie Sosnowiec, prawda, no też Odra też miała swego czasu taki moment, że tam już mniej ludzi chodziło, już tak już było blisko, że nie wiadomo było, co będzie, no bo klub spada coś takiego, że nie ma tego wyniku jakiegoś takiego, nie ma tej euforii, to wszystko spada, osiada i wszyscy się powoli przyzwyczajają do tego, oby tutaj do tego nie doszło, oby zapał ludzi nie spadł, abyśmy temu podołali zadaniu, aby klub temu podołał, bo to nie tylko zależy od zawodników, ale od, wiemy, no, od wielu rzeczy, bo no, tutaj od wielu rzeczy zależy. No. Żeby ci zawodnicy byli dobrzy, to muszą być określone warunki spełnione, prawda? A to już no, nie od zawodników, tylko pytania, gdzie się indziej trzeba kierować. Ty jesteś zawodnikiem, który też na wielu szczeblach grał, też wiele sytuacji widział. Natomiast no, nie trudno nawiązać mimo wszystko do tematu. Rano przyjrzałem sobie parę wywiadów z przeszłości z tobą i najbardziej utkwiło mi w pamięci zdanie, że pozostała ci zadra na sercu po odejściu z Sosnowca, tym drugim odejściu z Sosnowca. Tam powiedziałeś jedną rzecz, że wtedy, na tamten czas, to jeszcze nie był moment, żeby o tym rozmawiać. Pytanie, czy już ten czas nastąpił, czy wolisz to mimo wszystko zostawić dla siebie, bo no to było dosyć dziwne, że zawodnik, ja przyznam szczerze, sam się zdziwiłem i dopiero gdy się zobaczyłem w Gieszowicach, cofnąłem się dalej, co się stało, że odeszłeś z Sosnowca, będąc najskuteczniejszym zawodnikiem tej rundy wtedy. Tak. Nagle musiałeś rozwiązać umowę, będąc tak naprawdę zawodnikiem przywiązanym do tego klubu i lubianym przez kibiców. Ja to wtedy może w spędzi powiedziałem, że przyjdzie to nie ten moment. Byś powiedziałem, to był taki ogólnik, znaczy teraz po latach stwierdzam. Nie. Ja raczej nie będę o tym mówił, no za dużo ludzi by w to było wplątanych. To sprawa nie jest prosta na pewno, to tak, to nie jest, to moje odejście jest tam. Nie ma jasnej odpowiedzi, no nie ma jakiejś takiej klarownej, prawda, że to było z tym czy z tym związane. No, ja nie będę się na to odwodził, bo było, minęło, ja oczywiście dasz ten klub sentymentem, wielu ludzi tam poznałem, znam tych ludzi prywatnie, ja się bardzo cieszę, że jeszcze ludzi znam. I tyle odszedłem, no cóż zrobić, no takie są nie pierwsze, nie ostatnie odchodziłem z klubu. A moja prywatna, jakieś moje prywatne uczucia, są tylko moje prywatne odczucia i kluby są niezależne jakby od prywatnych odczuć zawodników i to jest tylko moje prywatne odczucie. I tyle, no. Nie, raczej mówię, nie będę o tym mówił. Było, minęło, jestem gdzie indziej teraz. No nie ukrywajmy, że mimo wszystko Zagłębie to jest taki klub, w którym spędziłeś najwięcej czasu. No, oczywiście. No, chyba do końca w twoim sercu oczywiście, pozostanie, no, oczywiście, mimo tej zadry. No, jasne, że tak. Tam spędziłem taki najlepszy okres, taki okres, tak powiem, tej młodości. No wiele lat, prawie 9 sezonów, to sporo. No, mnóstwo ludzi poznałem, z wieloma się zaprzyjaźniłem. Dowodem chyba były te brawa, gdy spędziłeś meczu Zagłębie Polonia i dostałeś je z obydwu stron, zarówno od Polonii, jak i od kibiców. Tak, i od Polonii, i od kibiców Zagłębia. Cieszę się, dobrze jest być wspominanym w jakimś klubie, prawda? A nie we wszystkich jestem dobrze wspominany, więc tym bardziej dobrze, że tam jestem wspominany dobrze. Mam nadzieję, że w Polonii też zostanę dobrze zapamiętany. Będę robił wszystko, żeby tak się stało. A zagłębiam już jak najlepiej, ale mówię, no zawsze gdzieś takie coś wyczytałem, że zawsze klub daje więcej zawodnikowi niż najlepszy zawodnik daje klubowi. Nie ma takiej możliwości. Jakiemukolwiek. Zawsze klub daje więcej zawodnikowi. No. To niedawno gdzieś czytałem z jakimś zawodnikiem. Ja się pod tym podpisuję, że choćby nie wiem, jaki wybitny zawodnik był, co robił, jak go kibic robił, zawsze klub daje mu więcej jednak. Tą swoją nazwą daje zawodnikowi, zawsze daje więcej niż klub, zawodnik da się może klubowi. Także no, stąd nie chcę o tym mówić, rozwodzić się, bo klub mi zawsze da więcej niż ja temu klubowi gadam. Ja tylko gram dla niego, a klub jest klubem, prawda? Nie zależy ode mnie, czy ja będę, czy nie będę, ten klub będzie. Nawet w przypadku, ja wiem, że teraz pewnie niektóre osoby oglądając to się uśmiechną, ale w przypadku Realu Madryt i Cristiano Ronaldo też byś trzymał tę zasadę. Jasne, no to gdzie? No to, może przede wszystkim nie, Messi, Ronaldo, no gdyby nie Barcelona, no to jest Barcelona jednak.
tak jak Messi, no może nie takich wielki, ale no powiedzmy, Messi jest typowo produktem, ale mnóstwo zawodników jest w historii takich klubów jak Barcelona, jest mnóstwo zawodników wybitnych, ale Barcelona jest jedna, no. A zawodników wybitnych jest mnóstwo, w Realu zawodników jest mnóstwo. Nie wiadomo, czy nie będzie lepszy, ale Barcelona będzie zawsze Barceloną. I o to chodzi, tak samo w Polonii było dużo zawodników, mnóstwo legend, szanowanych zawodników, a Polonia jest Polonią zawsze. No. I to o to w tym chodzi. I tak będzie już zawsze. Sądzisz, że zawodnik poddany w sposób taki jak twój, Zagłębiu, czy taki jak Jacek Trzeciak, Polonii, można wymieniać jeszcze Wojtek Grzyb, Ruch Ochorzów, to jest mimo wszystko gatunek na wymarciu, idąc z postępem czasu z tą piłką nożną? No jest to rzadkie, na pewno rzadkie. Ja też często się zastanawiam, dlaczego tak często nic nie mają kluby. Choć wiadomo dlaczego. No. To jest takie przelotne pytanie. Zastanawiam się dlaczego, bo wiem dlaczego. Każdy tam gdzieś chce zrobić jakąś karierę. Ja raczej jestem należy zawodników, którzy nie lubią zmian za dużo. Czyli stąd też takie moje twierdzenie, że zastanawiam się często nad tym, bo ja sam nigdy nie byłem zwolennikiem zmian. Tyle lat grałem w Zagłębiu, nie chcąc odchodzić. Przywiązałem się. Rzadko to się zdarza, że zawodnicy, chociaż to jest bardzo przyjemne w przypadku no właśnie Jacka Trzeciaka czy Wojtka Grzyba, jest to przyjemne, jak zawodnik patrzy, że ktoś potrafi w jednym klubie spędzić, no na Zachodzie też, wiele lat, nie? No mi się to podoba, ale no to jest prywatny wybór każdego zawodnika, no i klubów, czy tego zawodnika chcą mieć w swoich szeregach, prawda? Często jest to utarty slogan, zostań, zawodnik w klubie zostaje, ale nie... Kibice nie myślą, co będzie, jak on by został, prawda? Za rok, dwa, co wtedy? No i co dalej? Te piłkarze. Piłkarze się nie zainteresują, prawda? Niestety, piłka jest też pracą dla zawodników i oni muszą po prostu robić wszystko, żeby zapewnić sobie byt, bo z tego żyją, pracują, to jest ich praca, rodzinie, dzieciom. I stąd się biorą te zmiany.